Witam Państwa. Dzień dobry. Proszę Państwa, Pan doktor mówił już o diagnostyce od radiariami. Ja znajdę sobie jakieś miejsce, tutaj nie tak. Mówił o roli diagnostyki obrazowej, już sygnalizował to, że w zasadzie w leczeniu trzustki, guzów trzustki, mówiłem się o raku oczywiście, diagnostyka obrazowa odgrywa rolę bardzo istotną. Tak naprawdę, tak jak w onkologii, tak jak i w tej grupie patologii, czas jest kluczowym momentem i czym wcześniej rozpoznajemy zmianę, czym wcześniej możemy ją zoperować, tym rokowanie co do przeżycia i czasu przeżycia jest lepsze. Jest to prawda ogólna, ale w wypadku trzustki wyjątkowo ważna. Ja tylko przypominam chociażby ten tekst z wstępu do takiej monografii Cancer Staging Atlas, gdzie podkreśla się, iż techniki obrazowe są w tej chwili, tak jak już wspomniałem, bardzo istotnym czynnikiem oceny, narzędziem do oceny zarówno lokalizacji, rozmiaru, jak i naciekania zmiany i determinują staging. To jest szczególnie to ostatnie zdanie bardzo ważne, proszę Państwa, bo stan zaawansowania zmiany nowotworowej w wypadku raka trzustki jest kryterium operacji bądź odstąpienia od operacji, więc dość kluczowe. Dzisiaj uważa się, że techniki obrazowe stanowią element jako dostarczające obrazów, które są biomarkerami, stanowią element ustawienia stagingu. Jeżeli spojrzymy za chwilę na obrazy i wskażemy zmiany, które dyskwalifikują chorego do operacji, czynią tą testą zaawansowania nieoperacyjnym, to przekonamy się, że głównie jednak techniki właśnie obrazowe tutaj determinują to, czy guz jest operacyjny, czy nieoperacyjny, czy należy odstąpić od zabiegu, czy nie. Państwo, jeśli chodzi o zadania, które ma radiologia, czyli diagnostyka obrazowa, za chwilę przypomnę, jakie techniki w wypadku raka trzustki należy uwzględnić. To oczywiście wykrycie zmiany, wykrycie wcześnie, tak wcześnie, jak jest to możliwe, potwierdzenie obecności guza, ocena jego cech morfologicznych, ponieważ guz trzustki nie musi być rakiem, aczkolwiek najczęściej jest. Te wszystkie cechy doskonale te zmiany opisują. No i ocena odpowiedzi na leczenie. Jeżeli jest leczenie skojarzone, to po pierwsze, czy nie ma wznowy, czy jest resekcja, jaką część trzustki objęła i jak wyglądają węzły, naciek bądź brak nacieku tkanek okolicznych, to wszystko jest niesłychanie ważne, ten trzeci punkt. Oczywiście to, na co czekają chirurdzy od nas, to zdefiniowanie zdrowego marginesu już przy samej kwalifikacji do zabiegu operacyjnego. Złe zdefiniowanie marginesu zabiegu to jest w jakim sensie wskazanie na niepowodzenie przede wszystkim pacjenta i chirurga. Rozpoznanie odrostu guza to jest ważne, bo jednak leczenie odrostu, czyli ponowna operacja, czy jakiś profil zmiany leczenia chemicznego, no to wszystko o tym będzie zresztą mowa, ale na pewno te techniki obrazowe pozwalają na szczególnie bardziej zaawansowane na wykazanie cech odrostu i ustalenie i dokumentacja kryteriów nieresekcyjności. To musi być jasno powiedziane, jasno zdefiniowane. Generalnie wpisują się one wszystkie te cechy, które radiolog musi przedstawić klinicyście w klasyfikację TNM, tę, o której Państwo na pewno słyszeli już nieraz i która towarzyszy nam w każdej kwalifikacji do zabiegu i w każdej ocenie procesów nowotworowych. Proszę Państwa, przypominam, że od kilku lat dość jasno jest sprecyzowana taka jakby podział na stany, na odpowiedź, na reakcję, na leczenie i to jest to, co radiologia powinna zdefiniować, czyli odpowiedź całkowita, pełna, ustąpienie wszystkich objawów, częściowa, zmiany jedno, dwuwymiarowe, stabilizacja i progresja choroby. Dlatego przypominam te terminy. One wpisują się w tej chwili do języka opisu w radiologii onkologicznej, albo w onkologii oczywiście i stanowią pewien właśnie język definiujący to, jak chory, jak odpowiedział na terapię i czy ta zmiana, tak jak wspomniałem, częściowo cofa się, czy jest pełna, czy też częściowa remisja, czy też jest progresja. To jest zadanie. Techniki obrazowe muszą, starają się w każdym razie wszystkimi swoimi metodami na te pytania odpowiedzieć. Pytania kluczowe w
w samym zaprojektowaniu leczenia i wprowadzeniu leczenia. Jest to oczywiście wśród technik to, o czym wspominał pan doktor, terapia okienkowana molekularnie. One mają też swoją, że tak powiem, wpisują się w to techniki obrazowania molekularnego. Ja dzisiaj jednak przez te kilkanaście minut nie będę o tym mówił. Pozwolą państwo, że o tym powiem jakby opisowo na zakończenie, ale w każdym razie tak samo jak terapia podąża w kierunku leczenia genetycznego, generalnie ukierunkowego, molekularnie, targetowego, tak w diagnostyce możemy wykazać zmiany na poziomie komórkowym bądź molekularnym, stosując techniki może nieco inne niż te, o których ja będę dzisiaj mówił. Bo ja dzisiaj będę mówił tak o takich dość prozaicznych, ale ważnych narzędziach, którymi posługujemy się w diagnostyce guzów trzustki. To w każdym razie każda z metod leczenia gdzieś oczekuje od technik obrazowych oceny bądź morfologicznej, która zresztą dzisiaj mówi się o ilościowej radiologii, czyli te wszystkie pomiary, RESIST, pomiary RESIST 1, wszystkie te pomiary wielkości, objętości guza, jeżeli są wykonywane dokładnie, zgodnie z procedurami, zgodnie z tym, co, na co te techniki pozwalają, wtedy możemy rzeczywiście precyzyjnie powiedzieć, czy po leczeniu po chemii jest odpowiedź i czy ten guz się zmniejsza. Tak zresztą jak zachowuje się jego utkanie, to jest też niezwykle ważne, czy dochodzi do martwicy w tym guzie, czy ten guz jest dobrze, czy gorzej ukrwiony, to szczególnie jeśli chodzi o embolizację, zmiany perfuzji w rodzaju guza są istotnym markerem odpowiedzi na leczenie, bo przecież tak naprawdę neoangiogeneza, obecność naczyń patologicznych jest tym głównym elementem i tym główną jakby składową guza i zmniejszenie masy naczyń odpowiada temu, że ten guz w jakimś sensie jest. No w każdym razie niestety zazwyczaj w jakimś odcinku czasowym, ale na pewno jego wzrost jest zahamowany poprzez zablokowanie krążenia i redukcję naczyń patologicznych. Wszystkie te techniki jednym słowem opierają w jakimś sensie odpowiedź na to leczenie jest no, powiązana z tym, co możemy pokazać, jeżeli chory jest leczony radioterapią, czy chemią, czy właśnie wspomnianą embolizacją, czy leczenie tak zwane systemowe. Tam wszędzie oczekujemy odpowiedzi od radiologów, co, jak ten obraz wygląda, jak obraz i jak funkcja. Funkcja w rozumieniu perfuzji. Proszę państwa, rak trzustki jest, no nie jest to zdecydowanie dla onkologii i dla diagnostyki onkologicznej, diagnostyki obrazowej optymistyczny obszar. My widzimy zmiany, o tym też za chwilę powiem, dość jednak późno i mimo, że stosujemy techniki o wysokiej czułości i specyficzności, ultrasonografia, szczególnie endoskopowa ultrasonografia, technika o najwyższej referencji, wielowarstwa tomografia komputerowa, która pozwala rzeczywiście na wykrycie już zmian bardzo niewielkich, do więcej od milimetra w górę, ale oczywiście to, że widzimy ognisko milimetrowe, to wcale nie znaczy, że jesteśmy w stanie wykryć guz tej wielkości. Ten guz jest znacznie większy, musi być więcej. Ten przedział jest, że tak powiem, rozpoznawalności od pół centymetra, co już jest dla odmiany granicą resekcyjności, w tym sensie, że resekujemy owszem, ale to jest już guz z punktu widzenia onkologii dość zaawansowany. Rezonans magnetyczny, technika, która może mniej w trzustce, ale na przykład w patologii wątroby czy w innych narządach ma olbrzymie znaczenie dzięki tak zwanej dyfuzji ciała, to jest nowa technika. No i tomografia emisyjna, pozytonowa, czyli PET, też właśnie w trzustce akurat mniej może przydatna niż w innych narządach jamy brusznej czy miednicy, no nie mówiąc oczywiście o płucu, o mózgu. Proszę państwa, chciałem przypomnieć, że do 20%, tak optymistycznie oceniając, przypadków raka trzustki jest możliwa do radykalnego usunięcia w samym tym punkcie, gdzie rozpoznajemy chorobę, czyli tym samym co piąty chory w optymistycznym wariancie może być, znaczy jest, rokuje dobrze jego leczenie i także chirurgiczne, czyli dość w zasadzie ta pozostała grupa są to niestety chorzy, gdzie rozpoznajemy guz już dość późno. W raku trzustki, to są sprzed 2-3 lat dane, one się oczywiście zmieniają może, ale niestety niezbyt znacznie. Roczne przeżycie to jest niespełna jedna czwarta chorych. Pięcioletnie przeżycie kilka procent. Jeżeli oczywiście naciek nowotworowy jest w marginesie resekwenowanego materiału, czyli jeżeli udaje się wszystko, tę strefę niepewną także usunąć,
No ale to przeżycie pięcioletnie też nie jest dłuższe niż... Znaczy nie ma praktycznie 5 lat przeżycia, się nie rejestruje. Przypominam Państwu, jakie typy guzów trzustki spotykamy. To jest dość ważne, bo co prawda zdecydowanie najczęściej spotykamy adenokarcinoma, ale inne grupy raków, czy też guzy, tak jak chociażby guz przewodowy, który ma IPRNN, który jest guzem względnie o niskiej złośliwości i chyba, że jest to oczywiście złośliwy IPMT czy IPMN, ale generalnie ten najniższej tutaj wylistowany, czyli śluzowy guz przewodowy, tak zwany karcinoma, ale o tkaniu gruczola, korcie raka, widoczny w przewodzie, głównie wirsunga. Natomiast najczęściej oczywiście, już nie wdając się w omawianie poszczególnych typów histologicznych, mamy do czynienia z adenokarcinomą, która ma różne typy tkania, ale jest to guz o znacznej złośliwości, nisko zróżnicowany. Te badania, które oferuję Państwu i które są rzeczywiście narzędziem diagnostycznym, to przede wszystkim tomografia. Wymieniam w ogóle w hierarchii ważności te metody, może w hierarchii też stosowania najczęściej jednak. Rezonans magnetyczny głównie dla oceny węzłów i dróg żółciowych. EUS jest metodą, o czym wspominałem, o najwyższej referencji. To jest doskonała metoda, w każdym razie najwcześniej pozwalająca rozpoznawać zmiany. Jest to endoskopowa ultrasonografia. To metoda też nieinwazyjna, w gruncie rzeczy, poza faktem, że trzeba wykonać endoskopię, może niezbyt dla chorego przyjemną, ale metoda, którą wysoko oceniam, żywię w górnym odcinku przodu pokarmowego, chociażby w przełyku czy w puście, tam ta technika ma olbrzymie znaczenie. W trzustce też oczywiście, szczególnie w ocenie raka brodawki watera. Laparoskopowa ultrasonografia, czyli śrubokreacyjna, też metoda bardzo często tych stosowana i mająca swoją szczególnie lokalną wartość, lokalną w rozumieniu zmian przylegających do guza, rozległość guza, natomiast to wszystko też węzłów, przerzutów odległych, to wszystko jednak tomografia, rezonans i proste, tak nazwijmy, badanie jamy brzusznej, ultrasonografia jamy brzusznej, która pozwala na ocenę cech przeważnie w rozumieniu przerzutów i węzłów. Sama USG jamy brzusznej, szczególnie w małych guzach trzustki, wartość ma umiarkowaną. Znaczy to umiarkowana, to znaczy 60-65% różnie podają różni autorzy, zależy to silnie od jak w medycynie, od doświadczenia. Oczywiście biopsja aspiracyjna pod kontrolą tych technik, o których wspomniałem, inne metody, które muszą towarzyszyć, jak onkologii, badanie klatki piersiowej, SPECT czy PET dla oceny przede wszystkim meta i węzłów. Proszę Państwa, to zdanie, które podkreśliłem, ma dużą wartość i jest istotne i chciałem, żeby Państwo o tym pamiętali, że najwięcej trafnych rozpoznań uzyskujemy wtedy, gdy stosujemy metody kompleksowe, czyli ultrasonografię, tomografię i chociażby cholangiopankreatografię rezonansu magnetycznego. Natomiast najwyższą czułość w rozpoznawaniu małych wczesnych postaci, tych, o które tak naprawdę chodzi, daje jednak EUS, czyli takim idealnym, kompleksowym podejściem diagnostycznym to byłoby badanie EUS-a, następnie potwierdzenie, co uzupełnienie badaniem ETK, ewentualnie ocena przewodów żółciowych w rezonansie magnetycznym w technice cholangiopankreatografii MR. Proszę Państwa, tylko, to jest sprzed 3 lat z publikacji chirurgów, od 10-20% przypadków raka trzustki możliwe jest do radykalnego usunięcia w momencie rozpoznania. Jednym słowem, to co my jako radiolodzy na hasło, że jest podejrzenie raka trzustki, Państwu jesteśmy w stanie zaoferować, to przypadki, w których, tak jak mówiłem parę minut temu, gdzie 1/5 tych przypadków można założyć, że będzie radykalnie usunięty ten guz. Chociaż pytanie, czy jest rozsiew i czy radykalnie wyleczony, to jest zupełnie inna sprawa. Około 40% chorych z rakiem uznanym za operacyjny na podstawie tomografii, czyli dość optymistycznie, to są lata trochę wstecz. Około 40% z rakiem uznanym operacyjnie może być wykonaną radykalną resekcję, czyli więcej niż połowa, mimo dość optymistycznego wyniku w tomografii komputerowej, przy ocenie chirurgicznej do radykalnej resekcji się nie kwalifikuje.
Proszę Państwa, przejdę do... Tak, ja mam jeszcze 6 minut, tak? Proszę Państwa, przejdę do oceny tych metod bardzo pobieżnie. Przepraszam, przez 20 minut niewiele można powiedzieć. Bardziej to jest zwiastun tego, czym my dysponujemy. Oczywiście pierwszego rzutu niewątpliwie jest i pozostanie ultrasonografia, chociaż ta wartość diagnostyczna w tej chwili może według niektórych autorów około 60%, czyli niestety nie jest to metoda o wysokiej czułości. Niewątpliwie najważniejsza jest endoskopowa ultrasonografia. Ja przekreśliłem zdanie w ocenach okołoprodawkowych guzak, bo w zasadzie sięga w tej chwili EUS nieco dalej, jeśli chodzi o możliwość rozpoznania masy guza. Proszę Państwa, tomografia komputerowa, metoda z wyboru dzisiaj w diagnostyce śródbrzusza o ocenie trzustki, aczkolwiek przypominam, że trzustkę badamy jako trzustka, nie jako jamodrzuszną. Ten protokół badania jest zupełnie inny. Ma wysoką rozdzielczość przestrzenną. Proszę spojrzeć, to jest obraz z rutynowy z badania, gdzie zastosowana jest technika objętościowa TK, gdzie widzimy doskonale naczynia czerwne, chociażby żyły kreskowe, tętnice, no i przede wszystkim taki typowy miąższ o zrazikowatej budowie. Podkreślam to dlatego, że każdy naciek nowotworowy zmienia tę strukturę miąższu i dlatego my radiolodzy zwracamy uwagę na wszystko, na to jak wyglądają naczynia, jaka jest gęstość tej tkanki, w sensie densyjność i jaka jest budowa, czy są to właśnie takie zrazikowate zmiany. Rekonstrukcje są, to jest przykład rekonstrukcji 2D, która doskonale pokazuje naczynia, zmianę nowotworową, inne narządy, czyli możemy w tomografii dzisiaj w tej wielowarstwowej obejrzeć ten narząd już objętościowo. Wykrywanie zwapnień różnych struktur, te zwapnienia są ważne diagnostycznie, jednak poza tym, że kujemy oczywiście tą zmianę, możemy już wstępnie na przykład sugerować, że może to jest guz zapalny, może to jest przewlekłe zapalenie trzustki. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pośrednie kryteria, to o czym wspominałem, te drogi żółciowe, możemy w cholangiografii, ale możemy też w tomografii komputerowej wykazać przy nacieku brodawki Fatera poszerzone zarówno przewód Wirsunga, jak i przewód żółciowy wspólny. Poszerzenie naczyń. Diagnostyka naczyń i naciek patologiczny w kresce to są te cechy, proszę spojrzeć, ta rozdzielczość rzeczywiście jest tu kilkumilimetrowa, rozdzielczość liniowa, także gęstość, czyli ta rozdzielczość kontrastowa pokazuje naciek na tej tkanki tłuszczowej. I to, co składa się na te 6 punktów nierezekcyjności, no, przerzuty do układu nerwowego, oczywiście jeżeli to jest jeden przerzut, często jest oczywiście operowany, czy nawet metodą gamma knife, że jest tak niewielki, ale wszystkie inne cechy są, które tam wymieniłem, są tą podstawą do oceny nierezekcyjności. Przez nie jednak wielkość guza. Proszę Państwa, zazwyczaj widzimy kilkucentymetrowe guzy, zazwyczaj niestety. To są guzy, które są zdecydowanie już dyskwalifikują do resekcji. Masa w głowie trzustki powyżej 5 cm, to może proszę zapamiętać. Naciekanie tkanki tłuszczowej, o których już mówiłem, czyli wiązłem naciek poza narząd. I naczynia. My rzeczywiście w rezonansie i w tomografii, i w rezonansie doskonale potrafimy ocenić, czy naciek obejmuje żyły, tętnice. Jednym słowem, jaki jest odcinek nacierczony naczynia. A to jest rekonstrukcja w technice trójwymiarowej angiografii TK, gdzie widzimy naciek, proszę spojrzeć, to jest spływ żył kreskowej górnej, dolnej, to jest żyła wrotna, to jest żyła śledzionowa i ten naciek widoczny tutaj, zdecydowana redukcja światła świadcząca o tym, że guz wnika do światła naczynia, że nacieka ścianę. To jest ta rekonstrukcja trójwymiarowa dla odmiany. We wszystkich obecnych tomografach komputerowych mamy możliwość tej rekonstrukcji. Naciekanie ścian, także tętnic, proszę Państwa, tak jak pnia trzewnego tutaj. To wszystko ma kapitalne znaczenie, ale przede wszystkim oczywiście ocena przerzutów. Ocena przerzutów to jest kluczowy punkt. Ja tam jest dokładny bardzo slajd mówiący o cechach naciekania ściany, ale to już może bardziej dla chirurgów. Te zalety tomografii to podsumuję, to jest najwyższa rozdzielczość, możliwość rekonstrukcji, ocena naczyń. No i to jest mniej więcej główna wartość tych, to wszystko, co jest potrzebne w ocenie. Wysoka rozdzielczość, uwidocznienie dróg żółciowych, a chociaż lepiej zdecydowanie widzimy
w rezonansie. Proszę Państwa, tu chciałem tylko nadmienić, że wśród nowych rozwiązań jest metoda perfuzji tkankowej, gdzie oceniamy tkankę nowotworową, ona się wyraźnie różni i wyraźnie na tle prawidłowej perfuzji widzimy te naczynia patologiczne, które dają. No i chociażby guz typu wyspy jak trzustki, to jest jeden z tych guzów, które leczymy dość w sposób, no, technikami, no jakby statynami chociażby, no to są guzy, które mają terapeutycznie dość jasny cel i w sposób jednoznaczny ta terapia, także niechirurgiczna przebiega, te guzy tu dużą wartość ma tomografia komputerowa i PET, czyli ta metoda łączona, PET-CT, która pozwala dzięki ukrwieniu guza na wykazanie jego obecności bardzo wyraźnie. I ja na zakończenie, to są dwa ostatnie slajdy i dwie ostatnie sekundy, to jest to, czym zajmujemy się na co dzień także, przy przerzutach chociażby guzów neuroendokrynnych wykonujemy metodę SIRT, czyli podajemy celowane izotop do guza, uzyskując, tak jak w tym przypadku i w wielu przypadkach, uzyskujemy dość długą remisję i przy przerzutach oczywiście. Proszę Państwa, to był tylko zwiastun, to był tylko, jakby przedstawiłem jedną z technik, czyli tomografię komputerową. Wspomniałem, i to chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, że my nie mamy w tej chwili innych, jeśli chodzi o techniki obrazowe, opcji, bo PET nie ma takiej rozdzielczości liniowej, rezonans magnetyczny nie daje tak dokładnych obrazów, a ocena perfuzji, czyli badania perfuzyjne, możliwe stosowania zarówno w tomografii, jak i w rezonansie, jest rzeczywiście pewną nadzieją i pewnym nowym elementem. Natomiast nie ma akurat w trzustce, tak jak w innych narządach, nie mogę powiedzieć, że jest olbrzymia gama nowych modalności, które by obniżyły ten próg wielkości zmiany i poprawiły wyniki resekcyjności. Dziękuję bardzo.